Konkurs dotyczący Blue Growth, czyli inaczej mówiąc innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich, adresowany jest do przedsiębiorców, którzy działają właśnie w tym obszarze, czyli szeroko rozumianej gospodarki morskiej, ale również turystyki związanej z wodami, również obszarów związanych z zanieczyszczeniem wód, czyli wszystkimi technologiami, działaniami, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia w wodach. I ma być to konkurs dla projektów, które będą przynosiły zyski, czyli to są przedsięwzięcia biznesowe, które powinny w wyniku inwestycji przynieść nowe przychody lub nowe zyski, wzrost zatrudnienia i mają przede wszystkim być skoncentrowane na wzroście konkurencyjności tego przedsiębiorcy. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ta rejestracja jest potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru. Ponadto podmioty te powinny spełniać dwa warunki. Pierwszy, powinny mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy trwający co najmniej 12 miesięcy. Ponadto w jednym roku obrotowym trwającym co najmniej 12 miesięcy w ciągu trzech ostatnich lat powinny osiągać przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 tysięcy euro. Wysokość wsparcia wynosi od 200 tysięcy euro do 2 milionów euro. Konkurs, o którym teraz mówimy, to jest drugi konkurs, ponieważ w 2019 roku ogłosiliśmy pierwszą edycję konkursu w zakresie Blue Growth. Wyłoniliśmy wtedy 12 projektów spośród 28 złożonych i były to projekty dotyczące głównie budowy lub modernizacji przystani jachtowych, małych portów na jeziorach. Były to projekty skupione przede wszystkim na aspektach środowiskowych, czyli na przykład na infrastrukturze odbioru odpadów ze statków, na infrastrukturze sanitarnej. Bardzo wspieramy takie projekty i bardzo liczymy na to, że w tym konkursie również podobne projekty zostaną złożone. Ale mamy też przykłady innych projektów, na przykład budowę elektrowni, czy projekt dotyczący farm wiatrowych na dużym, otwartym morzu i projekt związany z ograniczeniem strat przy migracjach ptaków nad takimi farmami wodnymi na morzu.